W modlitwie wytrwali, bez przestanku się módlcie. W modlitwie wytrwali, list do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. Moc modlitwy. Nasz Ojciec Niebiański nie potrzebuje naszej modlitwy, to my potrzebujemy modlitwy we wszystkich problemach, biedach i winach naszego życia. Tak twierdził William Bush, żyjący w latach 1897-1966. Każdy dzień powinniśmy zaczynać od czytania Biblii i modlitwy, bo albo grzech powstrzyma cię przed Biblią, albo Biblia powstrzyma cię przed grzechem. Dwight L. Moody, żyjący w latach 1837-1899. Obciążenie sumienia albo obciążone sumienie unika modlitwy. Obciążone sumienie unika modlitwy, z czystego sumienia wypływa tylko modlitwa. Robert C. Chapman, żyjący w latach 1803-1902. O nic się nie troszczyć. Do takiego stanu można dojść tylko wtedy, gdy wszystko wypływa z modlitwy. Nieznany autor. Jeśli znasz tego autora, chętnie skorzystam z Twojej podpowiedzi, kto to mógł być. Modlitwa jest pracą i działającą siłą, które stoją za każdą duchową służbą. Charles T. Studd, żyjący w latach 1860-1931. Bez modlitwy można być chrześcijaninem tak samo mało, jak można być żywym bez oddychania. Martin Luther, żyjący w latach 1483-1546. Troska i przygnębienie pędzą mnie do modlitwy, a modlitwa wypędza troskę i przygnębienie. Philip Melanchthon, żyjący w latach 1497-1560. Użyj modlitwy jako wiertła, a ze Słowa Bożego wypłyną strumienie wody żywej. Charles Haddon Spurgeon, żyjący w latach 1834-1892.